Co roku, gdy temperatura za oknem robi się taka jak dziś, przychodzi mi do głowy to samo pytanie. Dlaczego do odśnieżania ulic i chodników wykorzystujemy akurat sól, a nie żadną inną substancję chemiczną? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być dosyć banalna. Otóż chodniki i ulice posypujemy solą, dlatego że sól jest po prostu tania i łatwo dostępna w dużych ilościach. I gdybym nie był fizykiem, to tym ekonomicznym stwierdzeniem moglibyśmy zakończyć ten film. Mnie jednak bardziej interesuje, jakie zjawiska stoją za tym, że to akurat chlorku sodu, czyli inaczej mówiąc soli kuchennej, czy po prostu zwykłej soli, używamy do zimowego zabezpieczania ulic i chodników. Otóż dodanie soli do wody obniża jej temperaturę krzepnięcia. Zresztą zobaczcie sami. Mieszanina wody i lodu utrzymuje temperaturę około 0 stopni. Dlatego, że 0 jest temperaturą, w której lód i woda są w równowadze. To znaczy, że dodanie energii do układu, czyli podgrzanie go, będzie powodowało topnienie się istniejącego lodu, a odebranie energii, czyli ochłodzenie mieszaniny, będzie powodowało zamarzanie wody. Gdy do takiej mieszaniny wody i lodu dodamy soli, to wówczas temperatura mieszaniny ustali się na niższym poziomie, ponieważ temperatura równowagi pomiędzy słoną wodą a lodem jest dużo niższa. W przypadku nasyconego roztworu soli to może być nawet minus 20 stopni. To znaczy, że odpowiednio słona woda nawet do minus 20 stopni Celsjusza nie będzie zamarzała. W tym miejscu warto zadać sobie pytanie, jakie szczególne właściwości ma chlorek sodu, że tak wpływa on na wodę. Żadne. Chlorek sodu, czyli sól kuchenna, w zasadzie niczym nie wyróżnia się spośród innych substancji chemicznych rozpuszczalnych w wodzie. W zasadzie każda, no może prawie każda substancja, która rozpuszcza się w wodzie, powoduje obniżenie jej temperatury zamarzania. Jeśli nie wierzycie, spróbujcie sami, na przykład z cukrem czy alkoholem. Gwarantuję wam, że roztwory wodne tych substancji będą zamarzały w temperaturze niższej niż czysta woda. Żeby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, przyjrzyjmy się, jak przebiega proces zamarzania na poziomie pojedynczych cząsteczek wody. Cząsteczki wody przechodzą w trakcie zamarzania z chaotycznej mieszaniny, jaką tworzą będąc cieczą, w uporządkowaną krystaliczną strukturę lodu. Można to porównać trochę do budowania z klocków. Gdy podczas budowania trafi nam się jakiś niepasujący element, to dużo trudniej będzie nam zbudować stabilną, wytrzymałą konstrukcję. I podobnie dzieje się z zamarzaniem wody. Gdy znajdzie się w niej jakieś zanieczyszczenie, na przykład cząsteczka soli, to wówczas atomom trudniej będzie ułożyć się w strukturę lodu, a zatem powstający lód będzie potrzebował niższej temperatury, żeby być stabilnym, no i żeby w ogóle się wytworzyć. No dobrze, wiemy już, że sól dodana do wody obniża jej temperaturę zamarzania, a zatem solimy wodę, żeby zapobiec powstawaniu lodu. No, wszystko wydaje się być sensowne. Tylko czy my aby na pewno posypujemy zimą mokre ulice, żeby zapobiec wytworzeniu się na nich lodu? Jest zupełnie odwrotnie. Każdej zimy służby miejskie rozsypują sól na już zamarznięte odcinki ulic i chodników. Ale w jaki sposób sól rozsypana na zamarznięty już przecież lód może spowodować jego roztapianie? Otóż cząsteczki wody na powierzchni lodu tworzą nieco inną strukturę niż wewnątrz kryształu. Cząsteczki znajdujące się na powierzchni nie mają wystarczającej liczby partnerów, z którymi mogłyby tworzyć stabilne wiązania wodorowe, przez co nie mogą stworzyć struktury idealnego kryształu. Te zewnętrzne warstwy lodu tworzą coś pomiędzy ciałem stałym a cieczą. Taką półpłynną strukturę. I w taką półpłynną strukturę cząsteczki soli mogą wniknąć prawie tak samo dobrze jak w ciecz. Gdy już tam się dostaną, no, to powodują osłabianie kolejnych warstw lodu, no i w konsekwencji rozmrażanie całego układu. I tak właśnie dzieje się, gdy drogowcy posypują nasze ulice solą. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w tym roku zima ich nie zaskoczy i że są dostatecznie przygotowani na atak zimy.
Możecie sami spróbować. Z cukrem, cukrem pudrem, kwasem cytrynowym. Czy alkoholem. Dobra, tego nie powiedziałem. Potem solimy wodę po to... Nie ma rękawiczek. Chlorek sodu. A nie na przykład z jakąś... wróć. Dobra. Nic mi tego rączy.